Witam, drodzy widzowie. Dzisiejszy temat, który poruszymy, brzmi: jeszcze drożej. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapewniała Polaków, że rachunki za ciepło podczas tej zimy nie wzrosną bardziej niż o 42%. Groziła ciepłowniom karami finansowymi. Jak dowiaduje się, w praktyce rządowy system zamrożenia cen nie zadziałał. Polskę właśnie ogarnia nowa fala rujnujących podwyżek nawet o 432%. W Otwocku i Piasecznie województwa mazowieckie opłaty za ogrzewanie mogą wzrosnąć o około 300 do 500 zł miesięcznie. To po tym, jak dwie lokalne ciepłownie uzyskały zgodę Urzędu Regulacji Energetyki na podniesienie taryf. PCU Piaseczno podnosi ceny o 235%, ale to tylko do końca kwietnia, a od 1 maja stawki wzrosną już o 432%. W Piotrkowie Trybunalskim, województwo łódzkie, ceny za ogrzewanie wzrosną o 93%. W sąsiednich samorządach już tylko o 30%. Mieszkańcy jednego z osiedli chcą odłączyć się od ciepłowni i założyć własną kotłownię, relacjonuje lokalny serwis Nasze Miasto. Przy drożyźnie w sklepach, ratach kredytowych, drogim paliwie i energii, dodatkowe 300-400 zł opłaty za ciepło dobija nasz rodzinny budżet. Jestem zszokowany wysokością podwyżek za ciepło, a nie zarabiam najgorzej. Nie potrafię sobie wyobrazić, co z rachunkami zrobią moi sąsiedzi i emeryci, mówi mieszkaniec osiedla w Piasecznie, na którym dojdzie do rekordowych podwyżek. Moim skromnym zdaniem to jest wyciśnięcie nas jak cytryny z wszystkiego, co mamy. Standardowo piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Z góry pozdrawiam, Short Joker.